Chopin, postać, której nie trzeba przedstawiać. Urodzony w 1810 roku w Żelazowej Woli, zmarły w 1849 w Paryżu. Krótko gościł tu na ziemi, ale zdążył przez ten czas wpisać się w historię jako jeden z najwybitniejszych kompozytorów. O jego dziełach mawiano, że są to armaty ukryte w kwiatach. Chopinowskie mazurki czy polonezy były i są po dziś dzień synonimem polskości, a w trudnych dla Polski czasach, jak rozbiory czy powstania, były niczym iskra, nie pozwalająca zagasnąć płomieniom nadziei w naszych sercach. Ja mam ogromną przyjemność przedstawić wam i pokazać, jak wykonać jeden z ulubionych deserów Fryderyka Chopina, który jak tylko miał ku temu sposobność, jadał z wielkim smakiem. Zapraszam. Deserem tym będzie ciasto czekoladowo-korzenne z delikatną nutą kawy przekładane drzemem z czarnego bzu. Brzmi dobrze? Też nie mogę się doczekać. Zaczynamy. Proporcje na 1 kg mąki to 8 jaj, kostka masła, 2 szklanki cukru, proszek do pieczenia lub zaczyn drożdżowy. Ja dzisiaj skorzystam z tego pierwszego. Cukier waniliowy. Jak go zrobić? Do cukru lub cukru pudru wrzućcie strączek wanilii, poczekajcie kilka dni i gotowe. Dalej. Płatki migdałów 100 g, 6 czubatych łyżek kakao, łyżka goździków, łyżka kawy, łyżeczka z czubkiem suszonego imbiru, drzem z czarnego bzu. Zaczynam od zmielenia przypraw. Gdybym mógł robić perfumy, pachniałyby one właśnie tak. Czas teraz rozpuścić w rondelku masło, kakao, oba cukry oraz mieszankę korzenną. Dodać temu ciepła, żeby puściło swój aromat, poczekać aż ostygnie i wtedy się widzimy. Elegancko. Czas teraz wymieszać ze sobą wszystkie pozostałe składniki, oprócz czarnego bzu. I tak przygotowaną masę wylewam na formę skrzętnie wyścieloną pergaminem. Cały jestem w czekoladzie, ale to nic. 180 stopni, widzimy się za godzinę. Ciasto dochodzi w piecu, a ja w tak zwanym międzyczasie proponuję wam zrobić polewę czekoladową według oryginalnej receptury, a robi się ją w ten sposób. 3 łyżki masła, 3 czubate łyżki kakao, 15 łyżek wody oraz 9 łyżek cukru. Mieszam to wszystko w rondelku, rozpuszczam i gotowe. Minęła godzina i niecały kwadrans. Wydaje mi się, że ciasto jest już gotowe. Sprawdźmy to. I tak właśnie jest. Należy teraz całość przekroić na pół i obficie posmarować drzemem z czarnego bzu. I gotowe, ale żeby całość móc podać Chopinowi, należy to polać obficie polewą czekoladową. A więc jeśli chcecie przenieść się do epoki romantyzmu i dogodzić sobie lub komuś, przepis już znacie. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!